Paradoksy ukrywane lub pomniejszane przez media. Wiecie, że wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kalili, jej ojciec i partner są w areszcie za przyjmowanie łapówek z Kataru? A wiecie, że w areszcie święta spędziła również rodzina Antonio Panzeriego? A on sam był aresztowany. Jest wieloletnim posłem w Unii Europejskiej i założycielem wpływowej organizacji Fight Impunity, zwalczaj bezkarność. W radzie tej organizacji znajdziemy byłą szefową unijnej dyplomacji, Frederike Mogherini, byłego premiera Francji czy byłego komisarza do spraw migracji. Aresztowano też inną unijną gwiazdę, Nicolo Figa Talamanse, sekretarza organizacji No Peace Without Justice, nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Przeszukano też domy i są złożone wnioski o uchylenie immunitetu kolejnym posłom, Andrei Cozzolino i brytyjskiemu posłowi Marco Tarabelli. Do tego śledztwo obejmuje wielu asystentów, posłów i innych członków establishmentu Unii Europejskiej. A wiecie, co łączy tych wszystkich ludzi? Wszyscy walczyli o praworządność w Polsce. Wszyscy zajmowali się nakładaniem sankcji na nasz kraj, który nie spełnia standardów unijnych. I wiecie co? Akurat wśród tego całego grona unijnych łapówkarzy nie ma nikogo z Polski. I rzeczywiście znów okazało się, że nie spełniamy standardów unijnych.